Witam szanownych widzów kanału Skyler Atmosfera. Powolutku kończą się nam wakacje, to znaczy, że będziemy rozpoczynali niedługo nasz kolejny sezon. Będziemy skakali od mniej więcej połowy września aż do czerwca przyszłego roku. Chciałbym przybliżyć trochę tym, co nie wiedzą, w jaki sposób działa nasza kameralna szkoła. Pierwsze co, żeśmy sobie znaleźli miejsce, które jest jednym z najlepszych, o ile nie najlepszym miejscem, jeżeli chodzi o pogodę w Europie. Co prawda teraz to nie jest miejsce do latania, dlatego nie latamy, bo jest za gorąco. Natomiast przez cały rok jest tutaj najbardziej słonecznie i jest najlepiej, jeżeli chodzi o skoki. Nie ma żadnej gwarancji, nieraz wspominałem, że gwarancję można sobie uzyskać, jeżeli kupimy sobie mikrofalówkę w sklepie AGD. Natomiast jeżeli chodzi o pogodę, najprawdopodobniej będzie dobrze, ale można wylosować wiatr, można wylosować jakieś inne warunki, które nie będą pozwalały na skoki, szczególnie, że mogą być limity, które blokują tylko samych studentów. Co jest bardzo istotne, chociaż wykonuję, mam uprawnienia, jeszcze mogę robić skoki tandemowe, nieczęsto je robię i robię to w sytuacjach wyjątkowych, co jest bardzo ważne, nasza szkoła nie jest firmą, która nastawia się na robienie tandemów, nastawiamy się na szkolenie. W związku z tym szkolimy grupy, które są maksymalnie 3 osoby, jeżeli chodzi o kurs AFF. W tym samym czasie są też skoczkowie bardziej doświadczeni, więc zakwaterowanie w naszym guest house, który mamy tutaj w miejscowości Boios, powoduje, że można się lepiej integrować. 3 osoby na kursie, około 10 dni trwa kurs. Tutaj, w tej strefie, w której pracujemy, mamy 3 samoloty, które latają na wysokość 4600 metrów. Latają codziennie, firma jest otwarta, strefa odrzutu jest otwarta przez wszystkie dni w roku. Dlatego jest wygodnie przygotować całe szkolenie. Ale nie ma pośpiechu. Wiem, że może się komuś kojarzyć, ponieważ miał doświadczenia w chłodnych krajach środkowoeuropejskich, z tym, że działalność nastawiona jest tylko wyłącznie na weekendy i kiedy są te weekendy, to też się zwala cała masa tandemów. Tandemy mają pierwsze co przejazdu, w związku z tym patrzymy się, kręcąc tak zwanego młynka lotniczego, jak skaczą tandemy, a my sobie czekamy. Tu trochę jest inaczej, dlatego że owszem, firma, w której działam, oni robią tandemy, ale to nie jest moja firma. Tandemy sobie latają, mi to nie przeszkadza. Ja planuję się wtedy, kiedy jest bezpiecznie i kiedy jest szansa na progres studenta. Bo ponieważ mam 10 dni, to chciałbym, żeby to było zrealizowane w taki sposób, jaki powinno być moim zdaniem realizowane. Pierwszy skok, który wykonujemy podczas swojej kariery spadochronowej, to są olbrzymie emocje i to jest wysiłek porównywalny z przewalaniem tony węgla. Owszem, po tym skoku zaraz jest entuzjazm, chciałoby się zrobić jeszcze jeden skok, ale mija 20-30 minut i człowiek jest jak dętka bez powietrza. Nasza wiedza, szczególnie nasze umiejętności psychomotoryczne, są o wiele skuteczniejsze, kiedy się prześpimy. Wtedy następuje proces konsolidacji tych umiejętności i można się spodziewać, że będziemy działali lepiej. Jest też bardzo potrzebny czas na trening, który ma skoczek wykonywać, zarówno przed swoim pierwszym skokiem, bo przed pierwszym skokiem będzie cały dzień teorii i ćwiczeń. Następnego dnia znowu będzie odświeżenie umiejętności, jeżeli chodzi o postępowanie w sytuacjach awaryjnych, odświeżenie podstawowej wiedzy, która jest potrzebna do skoku i ten właśnie pierwszy skok. Natomiast po skoku, to co jest potrzebne, to jest potrzebny feedback. Potrzebne jest omówienie, jakie nastąpiły błędy, jeśli nastąpiły błędy, jakie zrobić naprawiające te błędy, żeby w kolejnym skoku można było zrobić to lepiej i przygotowanie do kolejnego poziomu. Dlatego, że w AFF, jak prawdopodobnie wiecie, są poziomy. Najczęściej jest to ćwiczenia, zestaw ćwiczeń, które trzeba wykonać. Jeżeli się zaliczy wszystkie, to znaczy, że umiejętności są takie, że można spokojnie delikwenta wyrzucić z samolotu, a on sobie da radę, będzie stabilnie spadał, otworzy spadochron, nie wyląduje bez niczej pomocy i co jest jeszcze ważniejsze, jest też przygotowane na to, że jeżeli by nastąpiła awaria głównego spadochronu, to taki delikwent po kursie właśnie AFF będzie potrafił wszystko to zrobić, ogarnąć i przesiąść się na spadochron zapasowy. Dlatego pierwsze skoki staram się, żeby były rozciągnięte w czasie, czyli pierwszego dnia jeden skok, drugiego dnia może 2 skoki i dopiero począwszy od trzeciego dnia możemy trochę przyspieszać. Też pewne ćwiczenia, które utrwalają się, wydaje się, że się utrwalają, jeżeli sylwetka jest coraz lepsza w powietrzu, można trochę ten kurs bardziej podkręcić, ale za każdym razem bardzo istotna jest jakaś interakcja z studentem. Każdy człowiek jest inny, każdy ma troszeczkę inne tempo, w którym się uczy, każdy ma trochę inne oczekiwania, w związku z tym cała sztuka polega na dobrej diagnozie i na tym, żeby dopasować proces szkolenia do danej osoby.
Stąd nie lubię mieć więcej niż 3 osoby, dlatego że można to robić, mogę wynająć jeszcze innych instruktorów i byśmy robili więcej skoków, natomiast wtedy nie ogarniam tej kuwety. Chcę widzieć, co się dzieje z ludźmi, jak oni działają, jak oni się uczą i co można z kim zrobić, a komu powiedzieć, słuchaj, ty sobie na przykład dzisiaj pójdziesz na turystykę, nie? Bo ty jesteś rozkojarzony, na przykład coś się stało w domu albo coś się stało w pracy. Nie ma w tym momencie zawodnika w powietrzu, to szczególnie na początku. Każde drobne odstępstwo od tego, co mamy jako traktowane jest jako nasza homeostaza, jako albo dobrostan, to każde odstępstwo od tego będzie powodowało pierwszy okres, że będzie nam szło gorzej. A jak będzie szło gorzej, to się zaczyna taka osoba nakręcać i będzie szło jeszcze gorzej. W związku z tym lepiej ten proces przerwać, lepiej rzucić osobę na ćwiczenia naziemne, one są za darmo, żeby to powtórzyć, wytrenować i zrobić to lepiej w powietrzu. Taki proces jest o wiele wygodniejszy dla Was, jeżeli chodzi o tych, którzy chcą się uczyć i daje bardzo duży komfort pracy instruktorowi, a bardzo dbam też o komfort pracy instruktora, dlatego że tutaj akurat potrzebne są dwie strony, które będą ze sobą współpracowały. Nie podoba mi się, w jaki sposób pracuje sporo najemników, którzy się spieszą i pędzą za kawałkiem chleba. Tu nie ma co pędzić za kawałkiem chleba, to jest na tyle szkolenie spadochronowe jest na tyle kosztownym szkoleniem, że nie ma co tutaj przyspieszać tego. To trzeba zrobić dobrze i lepiej się nastawić tak, jak tutaj sobie przygotowałem. Wolę być silną rybą w małym jeziorku niż jednym z rekinów walczących z pozostałymi rekinami w oceanie. Jest mi tutaj dobrze, przygotowałem sobie to fajnie i ludziom się podoba, dlatego tutaj wracają. To absolutnie nie jest materiał, w którym chciałbym Wam mówić, że tu jest lepiej niż jest w Polsce. Polska jest wspaniała pod wieloma względami, jest w ogóle naiwna, jest fantastyczna, ale kiedy w Polsce kończy się sezon, czyli kiedy właśnie przychodzi wrzesień, to u mnie się on rozpoczyna. Więc to jest tak, jeżeli Wam się nie udało czegoś zrobić, mieliście zamiary, mieliście plany, nie udało zrobić się tego w Polsce, to w tym momencie zapraszam na dokończenie. To jest, ja sobie tylko patrzę, z jakimi umiejętnościami wstępnymi do mnie przybywacie i dalej kontynuujemy szkolenie, począwszy od ćwiczeń, które są potrzebne, żeby wejść na zakończenie. Te skoki się Wam liczą, to co żeście zrobili, to jest Wasze, nikt Wam tego nie zabierze. Nawet jeżeli Wam nie dano książki skoków w niektórych systemach, może być to zapisane elektronicznie, to bardzo dobrze. Jakiekolwiek potwierdzenie czy materiały wideo, to będzie wystarczające. Co więcej, okazuje się teraz, jak z Ulą sobie robimy taki, no nawet nie musimy robić tego listu, bo się ludzie pytają już teraz o szkolenia, które będą u nas robione jesienią. Okazuje się, że tutaj w Hiszpanii, dzięki rządowi lewicowemu, który bardzo dba o nas, może być tak, że mamy rzeczywiście mniejszą inflację niż w tym kraju, niż w IV Rzeczpospolitej, co wpływa również na ceny naszego szkolenia. Nasze ceny, które tutaj mamy, są warunkowane lokalnie od tego, jakie są ceny rynku hiszpańskiego. W związku z tym nie patrzymy, jak wygląda to w Polsce i nie dopasowujemy cen do cen polskich, tylko dopasowujemy ceny, do których tutaj były. I przez lata całe wychodziło na to, że byliśmy trochę drożsi. No, mi to nie przeszkadza absolutnie, że jesteśmy trochę drożsi, dlatego że uważam, że jeżeli ktoś dba o swoje zdrowie, to tak samo jak idzie do lepszej knajpy niż do gorszego baru, tak samo może znaleźć sobie miejsce, które będzie akurat dobre nie tylko jeżeli chodzi o kieszeń, ale o to, co sam oczekuje od swoich postępów i jak chciałby zaplanować swoje życie. W związku z tym nie przeszkadzało mi to absolutnie, a teraz się okazało, że siłą rzeczy w Polsce ceny poszły tak do góry, że staliśmy się również konkurencyjni, jeśli chodzi o ceny. Co absolutnie nie wpłynie na to, że nadal będziemy mieli 3 osoby na treningu, nadal będą to 3 osoby, które mogę prowadzić indywidualnie, pomagać sobie tylko instruktorami, którzy są tak zwanymi freelancerami i mieć ten komfort i ten spokój szkolenia, który mi jest zawsze bardzo potrzebny, bo wtedy uważam, że dopiero ta praca daje mi satysfakcję. To nie, robiąc to w taki sposób, jak się lubi, a satysfakcja instruktora najprawdopodobniej również przenosi się na satysfakcję studenta. Mam nadzieję. Tak się staram. Zobaczymy, co z tego będzie. Ponieważ zaczynają się różnego rodzaju napływać pytania, pamiętajcie, że najlepiej pytania zadawać na kanale, dlatego że wtedy mam możliwość odpowiedzieć na te pytania w sposób publiczny, czyli wszystkim wytłumaczyć. Nie trzeba tego robić, że każdemu indywidualnie. Oczywiście, jeżeli ktoś ma indywidualną jakąś historię, że rozpoczął z jakiejś skoki, jest teraz sfrustrowany, bo minęło prawie już całe lato, no trochę teraz demonizuję, bo całe nie minęło, już cały sierpień przed nami, ale że minęła już duża część lata i nie wyskakane w ogóle, bo tylko się patrzy, jak inni skaczą, albo obserwuje, jak są zróżnicowane opady deszczu w kraju.
może być taka frustracja, takie indywidualne odpowiedzi na tym, jak kontynuować dany rozpoczęty proces. Oczywiście odpowiadamy za każdym razem, ale jeżeli są pytania ogólne, czyli właśnie ktoś chciałby się szkolić, ale jakieś ma wątpliwości, to zapraszam do pytań tutaj na kanale, spróbuję na to odpowiedzieć. Tyle sobie pogadałem. Na razie jest fajnie, bo jest chłodno u mnie, dopiero z 6 stopni, bo jest godzina 10 rano, ale o godzinie 17 będzie około 50, dlatego tutaj się nie skacze, kiedy jest lato. Znaczy skacze się, bo samolot ciągle lata, ale ja w takich warunkach nie będę szkolił. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do pytań na kanale, będę starał się odpowiadać, zapraszam do kontaktu indywidualnego, będziemy starali się z mną odpowiadać i rozpoczynamy. Od września do czerwca SkyDive Atmosfera działa szkoleniowo. To jest specjalny znak dla studentów, a to dla starych widzów kanału. Teraz.